Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Yes, Your Grace. To tak, przegląd tydzień 39, generalnie tutaj na razie nadal nie będziemy ulepszać balisty oraz wzmocnionego muru. I oczywiście opłacamy wszystkich naszych agentów. Jak wygląda sytuacja? Czas do oblężenia 11 tygodni, nie jest źle. Zauważcie, że zboża mamy naprawdę dużo, więc też gdybyśmy bardzo chcieli odłożenie tego zboża, w tym przypadku tak mi się wydaje, raz, dwa, trzy, cztery, pięć beczułek możemy zrobić już teraz na poczekaniu, co nie? Możemy to zrobić na poczekaniu. Wewnętrznie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale chyba tak. Mamy na tyle dużo zboża, że myślę, że spokojnie możemy już teraz to sobie odłożyć, ponieważ dostajemy bardzo dużo zboża, między innymi z podatków, z ludzi, z którymi współpracujemy i jest nice. I nagle się okazuje, że problem znowu pojawia się od strony złota. O ile zbudowaliśmy już fosę, wzmocniliśmy już bramę, tak niestety trochę nas stać, trochę nas nie stać na wzmocnienie mury i na balistę. Więc tutaj niestety sytuacja nie jest już tak kolorowa, jak mogłaby się wydawać. Jednak dobra jest nasza, że mamy po prostu tego zboża całkiem dużo. I tak się właśnie zastanawiam, czy już sobie nie odłożyć tych 5 beczułek. Wydaje mi się, że 5 beczułek już spokojnie sobie możemy odłożyć. Będziemy już to mieli z głowy. Zapisz i kontynuuj. Grewno, tydzień 40. Dobra, oczywiście zaczynamy od naszych żołnierzy. Generał, powiedziałem wieśniakom, że chcesz iść zobaczyć w sprawie poboru. Niedługo powinni być, to logiczne. Dalej. Wasza wysokość, pomogłem budowniczemu. Miał skręcone kręgi. Udało mi się je nastawić. To wspaniale, dziękuję ci. Żaden problem. Dobra, i powinno zadowolenie wzrosnąć, albo i kręgarz przy nas przyjdzie w powiętce. Powiedziałem wieśniakom, że chcesz ich zobaczyć w sprawie poboru. No i gitara. No i przychodzi Lord Eton. Lord Eton przychodzi, ponieważ mamy wróżący pyłek do sprzedania, aczkolwiek zobaczmy, czy może jeszcze ktoś będzie chciał nam dać jakiś pyłek, bo wiecie, żal byłoby wtedy nie sprzedać mu się i okaże się, że nagle jeden z wieśniaków będzie miał ten pyłek. Wasza wysokość, chciałeś mnie widzieć. Czy dąży do mojej nadchodzącej w bitwie, bitwy? Pomogłeś naszej wiosce coś tam. Oczywiście będziemy po twojej stronie. Nie mogliśmy mieć lepszego króla. Bądź gotów. No i zajebiście, lecimy dalej. Tak, wasza wysokość? Czy dołączysz do mojej armii? Nie? Nie mam pojęcia, jak mogłabym pomóc. Nie umiem walczyć, gotować ani leczyć. Ale mój mąż, on pomoże. Dziękuję ci. No i kolejnych 6 mamy. Dobra, na razie zacznijmy od wieśniaków. Wasza wysokość, nasza wioska została niedawno przejęta przez Lorda Grego. Ua, niedobrze, Lord Grego, poczekajcie. Co, ten Lord Grego był ten od obrazów? Nie jestem do końca pewien, musiałbym zobaczyć. Kiedy byliście pod dowództwem Lady Maszy. Ale teraz obaj lordowie pobierają od nas podatki. Co tydzień wysyłają żołnierzy, by zebrać pieniądze. I nie możemy im odmówić. Od tygodni płacimy podwójny podatek. Próbowaliśmy porozmawiać z lordami, ale nas ignorują. Proszę o pomoc, wasza wysokość. Wyślę. To tak, generalnie sprawa jest taka, że faktycznie trzeba porozmawiać z tymi lordami. To tak, możemy oczywiście dać mu złoto w ramach rekompensaty, ale wydaje mi się, że złota akurat dosyć mocno potrzebujemy, więc wyjątkowo wyślemy generała. Mój generał się tym zajmie. Dziękuję bardzo, wasza wysokość! Wiedziałem, że jesteś uczciwym królem! Natychmiast powiadamy wieśniaków. Dobra, pomożemy mu. Wyślemy, zadowolenie wzrasta, mimo że to się w żaden sposób nie odbija na podatkach, to jednak wiecie, warto mieć duże zadowolenie, bo potem pomogą nam w walce. Wieśniak. Niech to szlak! Znowu ukradli mi ziemniaki! Jestem pewien, że ktoś chowa Aituvara w swoim domu. Jak inaczej da się wytłumaczyć moje ginące ziemniaki? Moje ziarno też! Cholerna wioska! Wiedziałem, że nie powinienem się tam przenosić! Czy któryś z twoich łowców pomógłby nam dowiedzieć się, kto ukrywa tego pierzastego węża? Dobra, kurde, wyślemy ten, trochę złoto by się przydało, co nie? Dobra, wyślemy tego łowcy, co tam? Wyślemy tego łowcę, bo złota potrzebujemy. Te bestie nie są łatwe do złapania, ale moi łowcy dadzą z siebie wszystko.
O, gdybym tylko wiedział, kto go trzyma, obdarłbym ich ze skóry. To tak, była taka sprawa, że niestety, no kurczę, droga, drogi biznes, co nie? Naprawdę byśmy całego złota się pozbyli, a potrzebujemy tego złota po to, żeby tam zrobić swoje ulepszenia. I nie wiadomo do czego jeszcze. Dobra, zacznijmy od naszej córki, która się ubrała jakoś specyficznie dzisiaj. Czy Dani? Czy to ty? Co licha zrobiłaś ze swoją sukienką? Też chciałam ładnie wyglądać jak Asalia. Nie martw się ojcze, nie zrujnowałam mojej ulubionej niebieskiej sukienki. Nie, ale zepsułaś tą. Sama ją wycięłaś? Gdzie w ogóle dostałaś te nożyczki? Czy ty masz pióra we włosach? W zeszłym tygodniu znalazłem kilka pięknych piór w ogrodzie. Chciałam mieć sukienkę taką jak Asalia, a nie potrafiłem tego zrobić tak jak ona. Ten kawałek wciąż przeszkadza. Nie skaleczyłeś się, prawda? Nie, ojcze, nic mi nie jest. Chciałam tylko zapytać, czy ładnie wygląda. Dobrze, możesz się zatrzymać. Będziemy kochanymi, kochanym oczywiście królem. Nie będziemy przecież jej kazać się przebierać. Lepiej wytłumacz to swojej matce. I mówię ci od razu, że jej się to nie spodoba. Dlaczego nie? Ponieważ noszenie takiej rozdartej sukni nie przystoi księżniczce. Może jej się nie spodoba. Nie, może jej się spodoba, nie wiesz tego. Zobaczysz. A teraz uciekaj, mam trochę pracy. Dziękuję ojcze, wiedziałem, że ci się spodoba. No, będziemy dobrym ojcem, nie będziemy się kłócić ze swoją córką. W czym mogę służyć, wasza wysokość? Mam dla ciebie trochę pyłku. Kupiłem trochę pyłku, tak mi jak mnie prosiłeś. Bajecznie, dziękuję ci. To wszystko, możesz odejść. Wasza wysokość? O proszę, król Radowi, kogo my tu mamy? Chyba będzie małe ścięcie głowy. Doskonale, tak swoją drogą Grego. I jest król Varir, poczekaj, jaki miał do nas ten? Król Varir? Odrzuci ofertę, to wiemy. Poczekajcie, ja muszę, potrzebuję... nie mogę sobie przypomnieć, jaką on miał do nas ofertę, on miał jakąś taką, że za mąż byśmy musieli córkę chyba wydać, co nie? Tak mi się kojarzy, co nie? Tak mi się coś kojarzy, tylko nie mogę tego dochodzenie. Nie wiem, czy znajdę teraz ten wpis. Dobra, ślub. To już wszystko, główne wątki, to też jest chyba główny wątek. Co nie? To jest główny wątek? Nie jestem pewien. Rytuał? A, rytuał to swoją drogą, to jest w ogóle masakra. Z tym rytuałem to będzie tyle rąbania się. Dochodzenie, Iwo, ślub, radowieńskie ukąszenie. Nie, no nie mam pojęcia, gdzie jest akurat ten wątek. Paran, tawerna. To gdzieś było wyżej, co nie? Dobra, no nic, w każdym razie on miał taki biznes, że chyba chciał naszą córkę poślubić i wtedy nam da armię, ale aczkolwiek nie chcemy na razie wydawać córki, bo on jest starym prykiem, może się uda to ominąć. Dobra, i mamy króla Radowi, doskonale, wasza wysokość, znaleźliśmy króla Radowi, potwór we własnej osobie. No, daliśmy mały wycisk za to, co zrobił naszym braciom. Dobrze zrobiłeś. Dostał to, na co zasłużył i czeka go jeszcze więcej. Eryk, w końcu mam okazję z tobą porozmawiać. Ile to już lat? Bałem się, że kiedyś przyjdziesz. Nie spodziewałem się, że przybędziesz jako król, ani że przybędziesz z armią. Oczywiście, że nie. Jaka jest szansa, że zwykły bandyta będzie ścigać króla? Ale i tak mi się udało. Ponieśliśmy ciężkie straty, ale twoja armia została rozbita. Nie ma dla ciebie szczęśliwego zakończenia. Zanim wyślę cię do kata, powiedz mi... twoi ludzie, obietnica. Jak zostałeś królem? Dlaczego tu jesteś? To po kolei wypytałem. Twoi ludzie zabijali... Dobra, to może od tego zacznijmy. Okradali i gwałcili. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. To musieli być ludzie z innych obozów. Czy wspominałem, że mamy wojnę domową? Ci ludzie robili to samo w moim rodzinnym kraju. To są ludzie, od których uciekliśmy. Radowa jest podzielona i nie możemy być wszyscy wrzucani do jednego wora. Jak zostałeś królem? Kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, byłeś bandytą na drogach. Jak przeszedłeś od złodzieja do króla? Król? Tak szczerze, to trochę zbyt dopowiedziane.
To tak nie działa jak po tej stronie gór. Niektórzy ludzie postanowili pójść za mną, to wszystko. Powiedzieli, że dałem im nadzieję. Nie wszyscy rodzą się w królewskim jedwabiu. Niektórzy muszą na to pracować i to właśnie zrobiłem. Dlaczego tu jesteś? Po co nagle przychodzisz do Davern? Radowie w stanie wojny domowej. Mamy co najmniej dwóch szalonych mężczyzn walczących o zasoby. Nasza ziemia nie jest podobna do twojej. Jest ciemna i twarda. Rośliny nie chcą tam rosnąć tak jak kiedyś. Zaproponowałem rozwiązanie. Przejść przez góry, aby znaleźć nowy dom. Niektórzy się śmiali, niektórzy wybrali się z nimi. Wybrali się z nami chyba powinno być. Obietnica. 13 lat temu, kiedy nas zaatakowałeś i położyłeś miecz do mojej szyi, musiałem wiedzieć, że nie będę w stanie dotrzymać obietnicy. Musiałeś wiedzieć, że nie będę w stanie dotrzymać obietnicy. Musiałeś wiedzieć, że powiedziałbym wszystko, żebyś pozwolił nam odejść. Byłem wtedy innym człowiekiem. Okradałem podróżników. Nigdy nie sądziłem, że wpadnę na królewską rodzinę tak blisko szlaku. Kiedy nadarza się okazja, czasem, że ma się niecne pomysły. Oczywiście wiedziałem, że nie dotrzymasz obietnicy, ale to dało mi iskrę nadziei. Poślubienie córki z królewskiej rodziny oznaczałoby, że Radowia ma szansę na życie po tej stronie świata! Posiadanie królewskiej krwi oznaczałoby akceptację ze strony innych. Oczywiście nie od razu, ale wystarczy, abyśmy na dobre opuścili nasze przeklęte ziemie. Klątwa wiedźmy. Była wtedy z tobą wiedźma. Rzuciła na mnie klątwę, jeśli nie dotrzymam obietnicy. Przepraszam za to. Agie ma tendencję do rzucania klątw na lewo i prawo. Nie martwiłbym się tym zbytnio. Agie lubiła często używać tej klątwy. Nigdy nie działała. Dość o tym. Bitwa była zacięta. Z pewnością wyprawiłeś tam niezłe powitanie. Kiedy przekraczaliśmy szlak, nie chcieliśmy walczyć. Nie zostawiłeś nam wyboru. Wykorzystaliśmy wszystko, co mieliśmy pod ręką, aby spróbować walczyć. Co zaskakujące, całkiem nieźle daliśmy radę. Zdecydowanie miałeś zaskakujące taktyki walki. Jestem ciekaw. Pozwól, że wstanę z tej ziemi. Ach, tak lepiej. Dawaj. Dobra, zapytajmy się go o wszystko, może dowiemy się czegoś ciekawego. Opowiedz mi o mgle. Czy to była magia? Tak jak powiedziałem. Nie chcieliśmy żadnej szkody. Dym był zwykłym kacidłem. Mieliśmy nadzieję, że użycie dużej ilości zamaskuje przejście. Naiwnie z mojej strony, że myślałem, że dym przetrwa wystarczająco długo, abyśmy mogli się przedostać. Miałem nadzieję, że zanim dym się rozpłynie, już nas nie będzie. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że dym wkrótce zniknie, musieliśmy zastosować inną taktykę. Właśnie wtedy okrążyliśmy waszych ludzi. Potwory. Ogromne potwory z pewnością przyniosły ze sobą wiele spustoszenia. Och, masz na myśli żubry tranzytowe. Zdaję sobie sprawę, że te ssaki są dość rzadkie po twojej stronie świata. Są duże, silne. Zwykle używamy ich do transportu towarów. Ale jak się okazuje, gdy jest odpowiednio zmotywowany mocnym grzmotnięciem, mogą działać jako całkiem niezła kawaleria. Ogień. Nigdy nie widzieliśmy takiej magii ognia. Co to było? Masz na myśli ogniste kwiaty? Używamy ich, aby powitać nowy rok. Jakkolwiek miły jest ich widok, mieliśmy też całkiem sporo incydentów rozprzestrzenianiem się ognia. Nie tak, jak byśmy chcieli. Pomyślałem, że ich złe cechy mogą choć raz podziałać naszą korzyść. Urządzenie do zabijania. Urządzenie prawie zadecydowało o naszym losie. Mamy po naszej stronie całkiem kreatywne umysły. W chwili rozpoczęcia bitwy nasi ludzie próbowali wymyślić coś, co mogłoby nam się pomogłoby nam się przedrzeć. Myślałem, że to cholerstwo było pułapką dla każdego, kto był wewnątrz, ale było wielu ochotników. Wypuściliśmy je i wydawało się, że podziałało. Przypuszczam, że element zaskoczenia załatwił sprawę. Wystarczy. Wiesz, że nie miałem innego wyjścia. Zrobiłbyś to samo dla tych, których kochasz, prawda, Eryk? Pozwól mi odejść i obiecuję, że nie sprawiłem więcej kłopotów. Nie chcę twoich córek. Stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Jesteś Radowianem! Jeśli pomogę, król Fabian da mi armię do bitwy za Taną. Ale jeśli skażę cię na śmierć, będę musiał iść z królem Jedrikiem.
Niestety, to tak, wybór, wydaje mi się, że to jest jakby w jednej części ważny wybór, aczkolwiek ja już z góry powiedziałem, że nie zamierzam pomagać Radowianom. Zaatakowali moje ziemie! Nie obchodzi mnie to, czy chciał ratować swoich ludzi, czy też nie chciał. Z zimną krwią napisał list, że chce poślubić moją córkę, po czym wkroczył na me ziemię, gdzie ja tymi ziemiami władam. Przykro mi, straciłem przez ciebie mnóstwo ludzi i narobiłeś mi mnóstwo kłopotów. Moja jedna córka musiała poślubić Iwo, który okazał się kompletnym... skurczybykiem. Wszystko przez to, że ty chciałeś zaatakować. Zostaniesz stracony. Nie dbam o twoją sytuację. Twój lud dokonał czynów, za które będzie musiał zostać ukarany. Ty i twoi ludzie nie powinniście przychodzić. To nie mogło skończyć się w żaden inny sposób. Nie chcę twoich córek, nie chcę twojego bogactwa. Zwykli ludzie mają więcej odwagi, więcej rozsądku w głowie niż królewska korona. My zawsze wyobrażaliśmy sobie, że siedem królestw jest prawych, że wiedzą lepiej niż inni ludzie. Że patrzycie ponad tytuły, rodowód lub pochodzenie, ale nie różnisz się niczym od ciemiężców z naszych stron. Jesteś bandytą z koroną, to wszystko. Zamknij się. Możesz porozmawiać sobie z katem. I tak właśnie zakończyliśmy wątek z królem Radowi. Król Radowi został stracony. Tak jak zresztą powinno być. Sojusznicy, możemy napisać do kogokolwiek, ale w sumie nie wiem, czy jest jakikolwiek sens pisać do kogokolwiek, więc po prostu chodźmy się przejść po naszym zamku. Porozmawiajmy sobie z Aurelą, naszą żonką. Kochanie, moi ludzie znaleźli Bejrana. Właśnie z nim rozmawiałem. Nie mogłem patrzeć na jego twarz. To było dokładnie tak, jak kiedy go widzieliśmy 13 lat temu. W ogóle się nie zmienił. Przypomniało mi to wszystko, przez co przeszliśmy z powodu tego zbira. Nigdy nie mógłbym mu wybaczyć tego, co zrobił, bez względu na to, co mi powiedział. Wysłałem go do kata. Cieszę się, że to zrobiłeś. Nie chciałbym więcej widzieć jego twarzy. Wszystko będzie dobrze, kochanie. Wspomniał coś o klątwie. Powiedział, że wieśpią używała tego zaklęcia na wielu ludziach i podobno nigdy nie zadziałało. Eryk, to świetna wiadomość. Nie jestem pewien. Nie mogę stwierdzić, czy on tylko kłamał, żeby uratować własne życie. Och, co zrobimy? To twoja decyzja, kochanie. Będziemy kontynuować rytuał. Nie chcę ryzykować, że spadnie na nas ta klątwa. Dobrze, ale pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie, dobrze? Oczywiście, kochanie. Oczywiście, wygląda na to, że nieważne jak długo odpoczywam, zawsze jestem zmęczona. Po prostu usiądę. No dobra, sprawa wydaje mi się w takim razie oczywiście zakończona. Izba Rady Królewskiej, tu sobie siedzi Cedani. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj kontynuować. Chodźmy do sali tronowej. Mamy oczywiście jeszcze mapę. Lokacja żałobnika. Lokacja żałobnika, to są chyba potrzebne do... Żałobniki to są chyba potrzebne, tak mi się przynajmniej wydaje, do tego całego rytuału, to oczywiście tam pójdziemy w pierwszej kolejności. Idź tam. Tak, bo to wiem, ten rytuał to jest generalnie chyba gruba sprawa, co nie? Zaraz to ogarniemy. Rytuał. O, tu w ogóle... A, ręka sali. O, dobra, na razie z tym się powstrzymamy. Wiedźma poradziła, który zebrał długą, czyli tak, tutaj zioło żałobnika, olej z bukwicy. Dobra, no trochę tego tutaj generalnie do zebrania będziemy mieli, no ale dobra, może się uda. No i co, jeśli chodzi o ten tydzień, możemy jeszcze sobie do kogoś zadzwonić. Nie zamierzam do króla Warida dzwonić na razie. Nie wiem... Możemy w sumie zadzwonić, możemy do bankiera zadzwonić, żeby mieć więcej pieniędzy w razie W. Ale wiadomo, jak to się skończy. Kogo możemy zaprosić, tak, o, żeby se przyjechał. A, zaprosimy Noxeya, żeby se przyszedł, co tam. No i co, kolejny tydzień mija. Doskonale. To tak, generalnie nie musimy płacić za generała, nie musimy płacić za łowcę i nagle okazuje się, że mamy troszeczkę więcej pieniędzy, 89 dokładnie. Super, mamy też troszeczkę minimalnie, tam wojsko się tam powiększyło.
200 żołnierzy, nie jest to może zadowalająca ilość. Chociaż to jest jakieś takie, że do 100 niby, czy tak jakby potrzebowalibyśmy tylko 100 żołnierzy, żeby było git? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak mam to interpretować, bo nie mamy Amundriego, który niestety zginął w tragicznych okolicznościach, smutna sprawa. I nie może mi teraz doradzać, to jest w ogóle okropna i smutna, straszna sprawa. Dobra, wydaje mi się, że tu nie ma co czekać. Kontynuujemy, zapisz i kontynuuj. Grewdo, tydzień 41. Dobra, przyszli nasi, przyszedł też pogromca smoków oczywiście, zacznijmy od Aleny. Szukałam wszędzie, ale nie, ani było śladu po ziole żałobnika, wasza wysokość. Chyba najlepiej będzie wyprowadzić inną lokacją. Ła, niedobrze. Dobra, jest i Torlando, nasz ulubieniec, który zabierał każdego po kolei z naszych ziomeczków do jakiejś super ekstra wyprawy, żeby napisać pieśń. To zapytajmy się go, o kurde, no już widzę, co się tu dzieje. Wasza wysokość, akt jest skończony, dzień, na który czekałeś, w końcu nadszedł. Nic nie będzie się równało mojej nowej pizzy i to dzięki tobie. Przyjmuję, że chcesz usłyszeć ten utwór. Oczywiście! Już się naczekałem, posłuchajmy tego. Nie martw się, jest absolutnie tego warte. Och, spodoba ci się. Ehem. Wysoko na niebie, bla 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 bla. Bla 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 kontynuuj bla 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 bla. Uła. Będę musiał cię tu zatrzymać. O nie, nie, to najlepsza część, wasza wysokość. To jest fantastyczne. Ale nie sądzę, że muszę usłyszeć całość. Poznałem sedno twojego wiersza. Och, jak sobie życzę. W sumie trochę nie skupiłem się na tym wierszu. W sumie trochę nie skupiłem się totalnie na tym wierszu. Nie wiem, jakoś tak wyszło, że totalnie ten podwójny i gdzie to jest? Ja pierdzielę, jakie to jest, jaki tu jest rozpiździec, co nie? Potwory zrealizowane wpisy. Uszkodzenie potwory, złodziej, radowia, kupiec, okradziony, które to jest? Bla bla bla, bla bla bla, składniki, przewaga, magiczne bandyci, biznes na boku, szczury. Miłosne problemy, nie, irytant, bagnik, ranny, króliki, słynny malarz, potwór studni, smród rzeźnika, rzeźnik, kupiec, zaginiona szkatułka, czuje to dziecko, słodki interes, błotniki, krzywki, więc bla bla bla, badawiańskie ukąszenie. No i to jest, co nie? A, nie, nie, to też nie to, lol. Gdzie był ten cały gałgan, co to śpiewał? Ej, dobra, totalnie nie wiem, gdzie to zostało zaktualizowane, przepraszam was bardzo. Dobra, gałgany znalazłem jego wpis, czyli Tornado w końcu przyniósł królowi swoje dzieło. Królej, choć nie był zalony w niektórych aspektów twórczości poety, docenił ogólnie cechę. Niestety troszeczkę tak, w ogóle nie, coś tam było chyba od Aurelii i chyba wydaje mi się, że nie powinno mi się to spodobać, ale kurde, nie, jakby tak trochę przewidałem, co on tam do mnie mówił i totalnie nie zrozumiałem. Poczekajcie, wiecie co ja zrobię?
Chyba wyjątkowo się troszeczkę wczytamy i po prostu powtórzymy ten wątek. No, tutaj po prostu zapisz, kontynuuj. Weźmy jeszcze raz, zobaczmy, co on tam takiego powiedział, bo kurde, cholera nie pamiętam, co nie? Jeszcze raz, to jest ten, bla bla bla. I teraz Torlando, co nie? I on generalnie mówi i teraz te, lepiej, żeby, oczywiście. Bla bla bla, bla bla. W murach zamku człowiek wydarzy zmysły, silny sposób rodziny misji. Nie chowaj miecza, generalnie, pokaż na co cię stać. Ostra, zimno, rozdarta, ozdradła ją stal. Rozrzuć swoje kochanie, Brick, niech zobaczę twoje mikstury. Kontynuuj. O, to pan bestii nadchodzi, to wcale nie bzdury. Miałem nadzieję, że poczekasz, mówi bez owacji. Ma sobie sobie ciąga, by dokonać transakcji. Lewskie głowy są tuż za ścianami. Odgłosy kramarzenia roznoszą się po halach echami. Może jest i dla mnie jakaś okazja, pomyślała. Królowa Aurelia też bestie by... O, będę musiał cię tu zatrzymać. O nie, to najlepsza część. No dobra, w sumie nie wiem, co mam powiedzieć. No, coś tam... dobra, doceńmy to. Dobra, idź sobie. Czyli krótko mówiąc, długi wiersz, który ciągnął się wiekami. Co nie, jest po prostu o niczym, o nie wiem, o Aurelii, która też coś tam by chciała. Cholera wie tak naprawdę, o czym jest. Okej, trochę niefajny z jednej strony, już dobra, powiedzmy, że doceniłem, nieważne jak on by się skończył. I generalnie cały długi wątek, wypożyczanie generała, wypożyczanie łowcy, wypożyczanie wiedźmy, tylko po to, żeby on skończył tak durny i nudny wiersz. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś tak w głębi duszy czułem, że może coś więcej z tego będzie, że nie wiem, chociaż jakiegoś achievementa dostanę za... za dokończenie tego wspaniałego wierszu, ale nic nie dostaliśmy za to. Chyba, że coś jeszcze się zmieni. Dobra, zacznijmy od wieśniaka. Wasza wysokość, proszę cię, nasz pichlerz został zniszczony przez lawinę błoto. Czy możesz nam pomóc? Weź te zapasy, mamy dużo na szczęście. To powinno zastąpić utracone jedzenie. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, pogadajmy pogromcom smoków. Do usług, wasza wysokość. To wszystko. No, to sobie pogadaliśmy z pogromcą smoków. Cydoni! Tym razem naprawdę przeszłaś samą siebie, Bonadamo. Niedźwiedź naprawdę? Czyż on nie jest najlepszy? Jest całkiem. Jest bardzo cudownym stworzeniem. Ale nie mogę pozwolić ci go zatrzymać, jest straszny. Nie jest straszny! To Wojtek! Pomoże nam odzyskać Lorsunię! Ojcze, proszę, pozwól mi go zatrzymać! Jest moim najlepszym agentem! Nie wyrządzi żadnej szkody! Dlaczego Wojtek? Wojtek to nie brzmi jak ty, kwiatuszku! Skończyłam z głupimi imionami! Teraz jestem już duża, więc Jedźwiedź ma dorosłe imię! Myślę, że mu się spodoba! Gdzie go znalazłaś? Skąd miałaś niedźwiedzia, kwiatuszku? Zostawiłam resztki jedzenia w ogrodzie. Pewnego dnia po prostu tam był. Jedzenie w ogrodzie? Zastanawiałem się, dlaczego tam jest zawsze taki bałagan. Czy w ten sposób przyciągasz wszystkie swoje zwierzęta, cydani? Cóż, musiałem jakoś zdobyć ich zaufanie. Wystarczy, kwiatuszku. Więc co powiesz, ojcze? To znaczy, wasza wysokość? Czy Wojtek może z nami zostać? Oczywiście, że tak. Może zostać, ale jeśli coś się stanie, sam go wyrzucę. Nie będziesz musiał, obiecuję. Chodź ze mną, Wojtek, oprowadzę cię. Lepiej porozmawiam z Aurelią. No nieźle. O kurde, jaka gruba akcja. Jeszcze muzyczka się taka włączyła w tle. Dobra, ale to jest gruba akcja. Idę z Aurelią pogadać o tym, co się wydarzyło. Przyprowadziła Wojtka. O kurde, najgrubsza akcja ever. Dobra, za salią sobie pogadajmy. Tak, ojcze? Widziałeś Wojtka? To nowy zwierzak Cydani. Tak, fajny jest, taki fajny. Ja też chcę mieć takie zwierzę. Skąd ona w ogóle bierze takie pomysły? Nie mam pojęcia. Muszę cię o coś prosić. Miej na niego oko. A jeśli coś się stanie, daj mi natychmiast znać. A co jeśli zjemy żywcem? Nasalia, ja nie żartuję. Pozwoliłem jej zatrzymać niedźwiedzia, ale naprawdę się o nią martwię. Dobrze, ojcze, zaopiekuję się nim. Dziękuję. Dobra, krótka piłka. Nieźle z tym niedźwiedziem, to jest...
O kurde, to jest już gruba, gruba ryba. To jest gruba akcja już, to nie? Astalia to po prostu, znaczy ta Cydani to przechodzi samą siebie po prostu. Kochanie? O, widziałaś Cydani, kochanie? Przyszła do mnie wcześniej. Nie widziałem jej, a co? Och, ale nie bądź zła. O nie, co ona znowu wymyśliła? Wiesz jaka ona jest, szuka nowej przyjaciółki od kiedy Lulie wyjechała. Myślę, że tym razem przesadziła, ale nie miałem serca powiedzieć jej nie. Eryk? Co się dzieje? Przyniosła niedźwiadka do zamku. Co? Pozradałeś rozum? To niebezpieczne! To się nie dzieje. Hej, hej, spokojnie. To tylko mały niedźwiadek, wcale nie jest niebezpieczny. Może teraz jest miły i słodki, ale poczekaj aż dorośnie. Strażnicy będą mieć na niego oko. Przynajmniej do bitwy, później zobaczymy co dalej. W porządku, ale jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, nic się nie wydarzy, obiecuję. Kurde, jaka gruba akcja. Ja cię krecę, Cydani przyszła z niedźwiedziem. O kurde, uwielbiam tą dziewczynę. Po prostu za każdym razem mnie zaskakuje. Pogadajmy z nią. Wiem, że pozwoliłem ci zatrzymać niedźwiedzia, ale naprawdę powinnaś być bardzo ostrożna. I nie żartuję. Coś się dzieje, biegniesz prosto do mnie, słyszysz mnie? Nic się nie wydarzy! Cydani? Dobrze, wasza wysokość, przyjdę prosto do ciebie. Tak? Znalazłem tę książkę, jest o niedźwiedziach, czy mogę pożyczyć? Oczywiście, że możesz, kwiatuszku, weź dowolną książkę. Poproszę Danikę, aby mi ją później przeczytała. No, niezła akcja. Kurde, to się po prostu tak grubo porobiło. No po prostu nasza córka, Cydani, to jest po prostu mistrzynią jakiegokolwiek biznesu. Dobra. To tak, tu nie było. Tu nie było, żałobnika. Nadal musimy jednak tego żałobnika znaleźć, więc wysyłamy wiedźmy dalej. Wiedźma wysłana. No i dobra, możemy kogoś wezwać, nie ma nikogo sensu wzywać. Dobra, mija kolejny tydzień. Dobra, gałganki, mamy trochę więcej pieniędzy, dobra nasza, będzie nas stać też na jakieś tutaj ulepszenia i tak dalej. Z tym na, oczywiście na spokojnie, ponieważ mamy jeszcze 9 tygodni, więc będziemy też pomału sobie oszczędzać. Najwyżej jak będzie nam faktycznie brakować pod koniec pieniędzy, to weźmiemy pożyczkę od banku i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, gałgan, ja się z wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka, było naprawdę śmieszkowo. Dużo się dzisiaj wydarzyło i co dużo mówić, do następnego odcinka z gry Yes, Your Grace. Elo, elo!